dzisiaj wybieramy się w podróż na Hawaje. Tam mieszka Lailani, dziewczynka, która mieszka blisko plaży, razem ze swoim bratem Kaylee. Uwielbiają oboje surfowanie na dużych falach. O, gdybyście mogli zobaczyć, czy próbowaliście kiedyś surfingu, ale bez deski? Lailani lubi też nurkować w rafie koralowej, gdzie pływają różne ciekawe ryby. Muszą jednak bardzo uważać na zielone węgorze, które mogą ich ukąsić. Lailani, jak wszystkie dzieci na całym świecie, kocha święta Bożego Narodzenia. Jedno z jej ulubionych zajęć w czasie świąt to zbieranie czerwonych kwiatów gwiazdy betlejemskiej i pięknych białych orchidei, które układają w piękne bukiety. Zbierają też często kwiaty dla staruszków, którzy mieszkają w sąsiedztwie i bardzo troszczą się o starsze osoby, które mieszkają w pobliżu. W Wigilię Bożego Narodzenia Lailani gra na ukulele w kościele. Po przedstawieniu świątecznym wszyscy idą na plażę i tam mają wspaniałe świąteczne luau, czyli przyjęcie. Pieką wtedy całą świnkę w takim głębokim dole i używają do tego węgla drzewnego. Potem jedzą gui poi, pasztet, który je się palcami. Później budują duże ognisko i śpiewają kolędy, a wtedy znowu Lailani gra na swoim ukulele. Wesołych świąt po hawajsku to Mele Kaliki Maka.